Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będą służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę Państwa, aby o zajmowali miejsca na sali obrad. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że nie wniosę nic nowego poza tym, co powiedziałem już tydzień temu. W świetle tego, że jest zbyt dużo kontrowersji wobec dokonanego wyboru w dniu 17 grudnia 2014 roku oraz de facto, że od tego czasu upłynęło dosyć dużo czasu, a powiat powinien zacząć pracować, szczególnie pod zarząd, przy zarządzie wybranym przez tę kadencję Rady Powiatu, postanowiłem rozwiązać problem i wypowiedzieć się za wojewodę i złożyć rezygnację. Wydaje mi się, że tym sposobem usunąłem wszelkie spekulacje i wszelkie dyskusje na ten temat. Tę rezygnację złożyłem. Bardzo proszę wszystkich koleżanki i kolegów radnych o uszanowanie mojej decyzji. I myślę, że kolejne punkty, które są w porządku obrad, pozwolą na to, aby w dniu dzisiejszym wyłonić taki zarząd, skład zarządu, który nie będzie nosił, który nie będzie budził niczyjej wątpliwości. I tyle. Bardzo pana przewodniczącego proszę o procedowanie głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, iż w głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 17 radnych, przeciw było 2 radnych. Wstrzymało się 4 radnych. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Ryszko. Szanowni radni, w związku z tą sytuacją, która nastąpiła, nie będę jej komentował, bo dla mnie jest troszeczkę, że tak powiem, nie tak skomplikowana, jak dla niektórych z naszych radnych, w świetle tego, że nie można dłużej zwlekać sytuacją takiego pata i doprowadzać do sytuacji wynikającej z ewentualności zarządu komisarycznego, czy też tak powiem, tutaj kolega radny, jak mi tam mówił, z naruszenia rażącego prawa, które w opinii mogły być. Doszliśmy do konsensusu w sposób normalny, logiczny i bez żadnych zobowiązań pisemnych w grupie radnych, która widzi wsparcie i poparcie dalszego działania dla dobra tego powiatu, a wynikającego z tej sytuacji, jaką myśmy tutaj jako radni przyszli, zastaliśmy, że nadrzędnym celem jest poprawa tej sytuacji ekonomicznej każdemu z nas, nie mówiąc o indywidualnych rzeczach, tylko o zbiorowości naszej. I wśród określonej tych 23 radnych znalazła się grupa, która znalazła wspólny język do takiego działania. I w imieniu swoim własnym, jak również tej grupy, zgłaszam kandydaturę pana i radnego Pawła Piasnego na starostę powiatu Kurzbiu. Dziękuję. Pana starostę Pawła Piasnego pytam, czy wyraża zgodę formalnie oczywiście. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję serdecznie. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem Pawła Piasnego na funkcję starosty Orkuskiego 16. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi Pawła Piasnego na funkcję starosty Olkuskiego 1. Liczba głosów wstrzymujących się w sprawie wyboru Pawła Piasnego na funkcję starosty Olkuskiego 6. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie wyboru pana Pawła Piasnego na funkcję starosty Olkuskiego uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 2 i w związku z tym pan Paweł Piasny starostą olbuskim został wybrany. Dziękuję panie przewodniczący za oddanie głosu. Koleżanki i koledzy radni, dziękuję serdecznie za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że przetrwaliśmy impas i że od jutra zaczniemy pracować normalnie. Ale aby to stało się faktem, bardzo proszę o to, abyście także w ten sam sposób, co najmniej w ten sam sposób powołali resztę zarządu, który będziemy zaraz procedować. Dziękuję Państwu jeszcze raz za okazane zaufanie. Nie zawiodę, jestem dla Was wszystkich otwarty, bez względu. Także dla tego jednego, który był przeciw, także dla tej wszystkich, która się wstrzymała. To razem ciągniemy ten wózek, który nazywa się Powiat Olkuski. Dziękuję serdecznie.
starostę powiatu opolskiego. Proponuję Państwu osobę Jana Rogisza. Także pana Jana znam wiele lat. Razem zasiadamy na tej sali od 4 lat z małą górką. Przy moim charakterze dosyć porywczym przyda mi się siła spokoju pana Jana, który jestem pewien, że będzie mi pomagał w pracy dla dobra i rozwoju, na rzecz rozwoju tego powiatu. Dlatego bardzo wszystkich Państwa serdecznie proszę o wsparcie tej kandydatury, o zaakceptowanie tej kandydatury i o powołanie na to stanowisko pana Jana Rogisza. Dziękuję. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem pana Jana Rogisza na funkcję wicestarosty Olkuskiego 14. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi pana Jana Rogisza na funkcję wicestarosty Olkuskiego 5. Liczba głosów wstrzymujących się w sprawie wyboru pana Jana Rogisza na funkcję wicestarosty Olkuskiego 3. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie wyboru pana Jana Rogisza na funkcję wicestarosty Olkuskiego uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 2 i w związku z tym pan Jan Rogisz wicestarostą olkuskim został wybrany. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, ja pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Staroście za powierzenie tej zaszczytnej funkcji, Panom Koleżankom i Kolegom Radnym za udzielenie mi poparcia. Wiem, że przede mną jeszcze sporo pracy, żeby przekonać pozostałych radnych do swojej osoby. Zdaję sobie sprawę, jest to pierwsze tego typu głosowanie, początek kadencji. Wszystkim serdecznie dziękuję bardzo. Dziękuję. Do uzupełnienia zarządu brakuje 3 osoby, 3 nowych członków zarządu. Moja propozycja to Barbara Żońca, Ryszard Białuszek i Robert Kozłowski. Dlaczego te osoby? Króciutkie uzasadnienie. Dlatego Barbara Żońca, ponieważ po roku współpracy mam pełne zaufanie do Barbary Żońcy, jeżeli chodzi o naszą współpracę i chciałbym, abyśmy to, co zaczęliśmy w 2014 roku, kontynuowali w tej kadencji. Ryszard Białuszek dlatego, ponieważ jego bogate doświadczenie w działalności samorządowej na pewno tylko może wzbogacić pracę zarządu, a mnie osobiście pozwoli na bezcenną naukę. Oraz Robert Kozłowski, poznałem go jako wybitnego fachowca o spraw edukacyjnych, czyli tam, gdzie osobiście mam braki. I świetnie uzupełniał posiedzenia zarządu, jeżeli chodzi o sprawy związane z edukacją, funkcjonowanie placówek oświatowych. Stąd te 3 osoby. Bardzo proszę Wysoką Radę o zaakceptowanie tych propozycji i przyjęcie głosowania. I teraz tak, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem pana Ryszarda Januszka na funkcję nieetatowego członka zarządu powiatu w Olkuszu 19. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem pana Roberta Kozłowskiego na funkcję nieetatowego członka zarządu powiatu w Olkuszu 16. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem pani Barbary Żońcy na funkcję nieetatowego członka zarządu powiatu w Olkuszu 16. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, w momencie, kiedy już dokonaliście Państwo wyboru i możemy powiedzieć, że powiat olkuski będzie miał organ reprezentujący go w 5. kadencji Rady Powiatu, pozwólcie, że zanim starosta złoży ślubowanie, chciałabym bardzo serdecznie podziękować członkom zarządu powiatu, którzy wraz ze mną w 4. kadencji pracowali dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję panu wicestaroście, panu Piastnemu na ten rok, mam nadzieję, miłej i konstruktywnej współpracy. Obecnemu na sali członkowi zarządu panu Robertowi Kozłowskiemu oraz członkom zarządu nieobecnym dzisiaj, panu Edmundowi Pęglowi i panu Norbertowi Pinnowi. Dziękuję bardzo serdecznie i pragnę wyrazić swoje ogromne zadowolenie z faktu, że nareszcie udało nam się wybrać zarząd w pełnym jego składzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Pozwolicie Państwo również, że występującemu zarządowi serdecznie podziękuję za 4 lata, za ostatni rok w zasadzie pracy, wytężonej pracy, szczególnie Pani Tatarze, która w tym momencie po prostu przestaje być wicestarostą górskim, starostą, przepraszam, górskim, natomiast mam również nadzieję, że może stanie się to niebawem. Serdecznie mi tego życzę, natomiast serdecznie chcę dziękować. Powiem Państwu jedną rzecz. Te podziękowania się należą, ponieważ praca wykonana była tutaj dosyć znacząca i powiem szczerze, na pewno nie łatwa. Dziękuję jeszcze raz bardzo.